Eliasz i Kruki Pierwsza Księga Królewska Od 16 rozdziału 29 wersetu do 17 rozdziału 9 wersetu W Izraelu nie działo się dobrze. Ludzie czcieli złote cielce zamiast Boga, a każdy kolejny monarcha oddawał się pogańskim praktykom i czynił zło. W ostatnich latach panowania Asy w Judzie, na tronie Izraela zasiadł Ahab nigdy nie powinien on zostać królem był znacznie gorszy od swoich poprzedników nie tylko czcił bożki ale także poślubił złą księżniczkę Izabel zaszczepiła ona w Izraelu swoją pogańską religię oraz sprowadziła pogańskich kapłanów ahab wybudował dla jej bożków świątynię i razem z nią chodził tam by się do nich modlić pewnego dnia Ujrzał dziwnego mężczyznę, odzianego w płaszcz z wielbłądzie i sierści. Był to prorok Eliasz. Przyszedł, żeby przekazać królowi wiadomość od Boga. Zanim zaskoczony władca zdążył go o cokolwiek zapytać, Eliasz oznajmił: Od tej chwili w całym Izraelu zapanuje susza, nie spadnie ani jedna kropla wody, dopóki tego nie odwołam po czym odwrócił się i odszedł, znikając równie nagle, jak się pojawił. Początkowo Ahab nie traktował słów Eliasza poważnie, lecz gdy w ciągu kolejnych dni nie pojawiła się rosa ani nie spadł deszcz, przypomniał sobie, co prorok powiedział. Wysłał sługi, żeby go sprowadzili, ale nikt w całym królestwie nie słyszał o mężczyźnie w płaszczu z wielbłądziej sierści. Ahab poważnie się zaniepokoił. Wiedział, że jeśli szybko nie spadną opady, niedługo w kraju zapanuje głód. Zmobilizował całe królestwo, zwrócił się nawet do innych królów. Niech mu pomogą znaleźć Eliasza. Tymczasem prorok się ukrył. Bóg kazał mu zatrzymać się w pobliżu potoku Kerit, gdzie miał dostęp do wody. Codziennie rano i wieczorem kruki przynosiły mu chleb i mięso. W końcu potok wysechł. Gdy Eliasz zastanawiał się, co teraz powinien zrobić, Bóg dał mu kolejne wskazówki. Idź do Sarepty. Mieszka tam pewna wdowa, która cię nakarmi. Boży sługa ruszył w drogę.